Już po raz piąty około 300 tczewskich maturzystów zatańczyło poloneza na ulicach Starego Miasta. Uczniowie z klas maturalnych tradycyjnie otrzymali od prezydenta Tczewa długopisy z hasłem „Matura napisze się sama”. Organizatorem wydarzenia był Zespół Szkół Katolickich. W tym roku zgłosiły się szkoły tczewskie. Ze względu na pogodę rozumiemy, że tutaj dojazd szkół spoza Tczewa, z powiatu jest dosyć utrudniony. Jest to już w tym momencie wymaga większej organizacji. Także cieszymy chociaż się z tego, że szkoły tczewskie się włączają tak bardzo aktywnie. Skąd właściwie wziął się pomysł 5 lat temu na tego typu polonez? Spontanicznie zastanawialiśmy się wspólnie z nauczycielami, jak ożywić tutaj starówkę miasta, zwłaszcza w takiej zimowej porze. Ten korowód, który przed chwilą przeszedł ulicami Starego Miasta, jest dowodem na to, że taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą, najpiękniejszą ze wszystkich sztuk. Chciałbym życzyć wam wszystkim owocnego tego podsumowania takiego etapu edukacji, który rozpoczął się w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Kończycie maturą. Jak się tańczyło tego poloneza? Były małe komplikacje, ponieważ nie wszędzie był partner, ale myślę, że wyszło dość dobrze. I przynajmniej było zabawnie. To już piąty raz w Tczewie. Ta tradycja jest dobrym pomysłem? Myślę, że tak. Przynajmniej możemy jakby spędzić ten czas wśród gronu maturzystów i właśnie zapytać o różne doświadczenia właśnie siebie. Długopisy już otrzymałyście? Oczywiście. Jak myślicie, pomogą napisać maturę? Na pewno. Skoro napisze się sama, to postawimy długopis na kartce, zobaczymy, czy się napisze. Ale trochę nauki nie zaszkodzi. Oczywiście, że nie zaszkodzi. Wspaniała sprawa. Tym bardziej najważniejsze to mieć taką cudowną partnerkę, a ja na taką trafiłem po prostu. Także dobrze było to zorganizowane, wszystko przebiegło sprawnie. 525 tysięcy i 600 minut. Skąd pomysł na tego typu występ artystyczny na scenie? Nasz występ jest z zakończenia poprzedniego roku, poprzedniego rocznika maturzystów i po prostu chcieliśmy go przenieść raz, bo jego tematyka jest bardzo uniwersalna. Czy ja dobrze kojarzę, że to był zmodyfikowany utwór z filmu Zaplątani? Tak. Jak idą przygotowania do matury? No idą pełną parą, mamy zajęcia dodatkowe z matematyki, z fizyki, z angielskiego też już zaczęliśmy dodatkowy podręcznik. Także myślę, że nasi nauczyciele nas naprawdę dobrze przygotują. Na co się daje dużo przygotowywać? To jest prosty egzamin, to nie jest nic, na co trzeba poświęcić nie wiadomo ile czasu. Prawda, zwłaszcza nauki ścisłe są dosyć relatywnie proste przez CKE, więc myślę, że nie ma czego się bać zupełnie. Wiem już, co będę pisać, ale jeszcze nie wiem, jak napiszę. Jeszcze przygotowania się nie zaczęły, powiedzmy. A ty? Powoli do przodu od stycznia. Dzięki tym otrzymanym długopisom matura faktycznie napisze się sama, czy trochę nauki nie zaszkodzi? Myślę, że napisze się sama. Nie będzie większego problemu.